Szef klubu PSL Jan Bury, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wcale nie taki dobry, bo jakoś marnie się w koalicji dzieje. To nieprawda. Dobry, dobry. Dzieje się w koalicji dużo. Ale na lepsze się zmienia? Końcówka roku zawsze jest taka, że trzeba różne sprawy załatwiać i jak gdyby kończyć pewne tematy. Ale wy załatwiacie ostatecznie. Straszycie tymi wyborami, szantażujecie, czy serio o nich myślicie? Nie, tu nie ma w ogóle takiego słowa jak szantaż. Tu jest pragmatyka. Ale pragmatyka mówi, żeby w połowie kadencji się rozsypywać i robić wybory? Ja jestem już w Sejmie parę kadencji i pamiętam, że przynajmniej dwa razy była kadencja skrócona, więc to nie jest nic nowego w polskim parlamentaryzmie. Mamy średnią kadencyjność de facto nie 4, ale 3-letnią. A chciałby pan skrócenia tej kadencji? Jeśli będą ku temu niestety okoliczności tak niesprzyjające. A dzisiaj są okoliczności, czy nie są? Ja powtórzę to, co wielu posłów z Platformy, z PSL w ostatnich dniach, ale także i z opozycji powtarza. Jeśli koalicja utraci większość zdolną do funkcjonowania i do popierania rządu, no to oczywiście będą wcześniejsze wybory. A to dzisiaj jest na horyzoncie jest oczywistość. Dzisiaj na horyzoncie widzi pan tę utratę większości, czy tę perspektywę utraty większości? Powiedzmy, że może na dzisiaj ja jej nie widzę, ale w piątek może się okazać, że w ważnej debacie, w ważnym głosowaniu rządowego projektu, bo przecież program sześciolatków jest to rządowy projekt przygotowany od paru ładnych lat, to jest projekt, który rząd chciałby zakończyć pozytywnie. Czyli może będzie referendum, będą przyspieszone wybory. Jeśli tak by się okazało, co jest prawdopodobne, ale ten scenariusz, myślę, że koalicja jest w stanie opanować pozytywnie, ale może być różny wynik. No to wtedy może być sytuacja taka, że będą wybory wcześniejsze. A inny scenariusz, rozsypuje się Platforma Obywatelska, odchodzi Schetyna, też wydaje się panu prawdopodobny? To jest scenariusz mniej prawdopodobny, bo Platforma, mimo to, że wewnętrznie się kłóci i spiera i ma swój zjazd krajowy już trwający pół roku, jak to dzisiaj powiedział poseł Sawicki, nam się to spodobało, dożynki u nich jeszcze trwają, ale mimo wszystko uważam, że Platforma jest wewnętrznie partią, może dzisiaj po zjeździe bardziej oblałą, obitą, ale jest jednak scementowana. Ale jest tak naprawdę, że pan czuje zapach tych wyborów w powietrzu? Czy na razie to jest taka tylko smuga zapachu? Tak uczciwie, wie pan, o tych wyborach coraz częściej politycy mówią, ale ja go jakoś tak nie czuję. Poprzednie skrócenia kadencji przeczuwałem, że coś się może wydarzyć złego i nie będzie przeprość. Teraz nie czuję tego osobiście, ale mam świadomość, że jeśli by coś nie poszło tak, na przykład jest dzisiaj w piątek na stole ustawa o sześciolatkach, ale za znaczy kilka... głosowanie może sprawić, że ta perspektywa wyborów staje się bardziej realna. Za kilka tygodni jest budżet, są ustawy okołobudżetowe, jest reforma OFE. Wie pan, to są bardzo ważne dla państwa i dla Polski wybory. Bo przyzna pan też, że w koalicji to raczej jest atmosfera tonącego okrętu niż werwy i zapału. Nie nazwałbym tego w ten sposób. Popatrzmy popatrzmy na tą koalicję przez brak pryzmat pomysłu. Jednak... Wieczna dyskusja o rekonstrukcji rządu. Popatrzmy na to jednak przez pryzmat nie tego, że to jest koalicja, która trwa 2 lata czy 3. Ona już trwa 6 lat. Trochę może jest zmęczenie. Trochę macie siebie dosyć? Trochę może jest zmęczenie materiału, czas. Tutaj jest bardzo też istotnym elementem. Ale ja mam wrażenie, że ta koalicja ciągle jest koalicją, która rozwiązuje problemy, podejmuje decyzje odważne i trudne. Czasem może nawet na ochotnika niepotrzebnie niektóre problemy. Mamy dzisiaj tak, problem działkowców, problem zakładów pracy chronionej. Mamy w wielu obszarach dzisiaj trudne no sprawy ale do podjęcia. Sądząc po taśmach dolnośląskich, to najlepiej rozwiązuje problemy własnych członków. Trzeba, żeby koalicja te problemy rozstrzygała, nie zamiatała, czy nie zwlekała. Nawet te sześciolatki. Być może niepotrzebnie tak długo odkładano ten problem. Trzeba było go zakończyć wcześniej o wiele. Traktują was per noga? Was ludowców? Nigdy tego tak nie czułem. Ja zawsze uważałem, że PSL jest w koalicji traktowany podmiotowo i czy to był premier Pawlak, czy dzisiaj jest premier Piechociński, prezesem partii, zawsze uważam, że to od nas zależy, jak jesteśmy traktowani. Nie jest tak, że za Pawlaka traktowali was poważniej? Nie, myślę, że to było lat temu 2 i 3, podobnie do tego, co jest dzisiaj. Spotkania, problemy, sprawy rozwiązujemy wspólnie w toku dyskusji. Ale nawet ze spotkaniami coś ostatnio słabo. Miało być spotkanie wczoraj wieczorem, nie ma. I to na naszą prośbę nie ma tego spotkania, bo my nie mamy ochoty uczestniczyć w żadnym scenariuszu jakiejś redakcji telewizyjnej czy radiowej, czy jakiegoś innego polityka. Ale co to miał być za scenariusz? To uważamy, trzeba czasami porozmawiać w koalicji. My po prostu uważamy, że w koalicji rozmawiać trzeba i tak rozmowy są. Raz w tygodniu zawsze jest spotkanie rządu, przed rządem jest dyskusja, przygotowanie rządu na dany dzień, więc premierzy z sobą rozmawiają. Piechociński z Pawlakiem, Rostowski też jest ciągle przecież tym autorem bardzo istotnym w tych rozmowach, aktorem, ale
My chcemy, żeby spotkanie odbyło się oczywiście po 11, ale w sprawach istotnych. Budżet, OFE, rekonstrukcja rządu, polityka wspólna europejska, związana także z rolnictwem. To zanim o rekonstrukcji zapytam o referendum w sprawie sześciolatków. Będzie dyscyplina w PSL-u? Dzisiaj mamy wieczorem klub i ja taki wniosek zgłoszę w imieniu prezydium klubu. I kto się wyłamie z dyscypliny, ten wylatuje z PSL-u? No, jeśli będzie sytuacja taka, że któryś z posłów jednak po tej dyskusji parotygodniowej, w ostatnich przynajmniej dniach, po tym sprawdzaniu tego, co powiedziano w raporcie państwa albanowskich, dokona wyboru takiego, że jednak rządowy projekt będzie chciał odrzucić, no to w moim przekonaniu niestety nie będzie wyjścia. Czyli Gienka Kłopotka pan wyrzuci? Pan, ja nie wiem, czy Eugeniusza Kłopotkę, bo ja uważam go za bardzo odpowiedzialnego polityka. No, ale chcę głosować za referendum. Ale Eugeniusz Kłopotek dużo rzeczy mówi czasem sobie na początku. Stawia sobie sam poprzeczkę bardzo wysoko, ale potem musi też się zderzyć z rzeczywistością, z faktami, które dzisiaj ma przed sobą. I Gienek Kłopotek jutro musi podjąć decyzję polityczną. Być może decyzję życia po prostu. Grozi mu pan, jeśli zagłosujesz? W ogóle mu nie grożę. Za referendum w ogóle wypada mu nie grożę. Ja wiem, że jest wielu polityków w polskim parlamencie, którzy byli wielkimi, na przykład chociażby przypomnę taki polityk znany w SLD, jak on się nazywał? Ryszard Kalisz, o tak, prawda, widzi pan. Był bardzo popularnym politykiem i jakoś wie pan teraz coś o nim cicho. A propos rekonstrukcji, wszystko in pectore w sercu premiera, czy wy coś już wiecie? Właśnie o tym chcemy po 11 z premierem też porozmawiać. Ale czy to jest tak, że tylko premier ma głos, a wszyscy inni są jak dzieci i ryby? Premier jest inicjatorem tej rekonstrukcji, premier zgłosi swoje propozycje, ale premier zawsze zachowuje się fair. Pyta koalicjanta, czy macie propozycje i jakie macie. Tak, zwłaszcza... I wiemy jedno. W obszarze naszym to jest decyzja PSL-u. Kto z ministrów zostaje... A w obszarze PSL-u utrzymacie swój stan posiadania? Chcecie utrzymać? I tych ministrów ja na stanowiskach? Myślę, że w obszarze PSL utrzymamy swój stan, ale to zależy od decyzji też władzy wykonawczej PSL-u, czy ta trójka ministrów dalej będzie swoje misje kontynuować. Czy to nie jest pewne? Oczywiście nie jest pewne, bo tak jak Platforma robi swój przegląd swoich ministrów, wiceministrów, tak samo i PSL zrobi jako kierownictwo partii swój przegląd swoich ministrów, wiceministrów. To kto się powinien bać najbardziej z trójki? Kalemba, Kośniak, Piechociński? Dzisiaj się nikt nie musi bać. Wszystko jest przed tym przeglądem, przed tą oceną. Są wyzwania na najbliższe 2 lata i jeśli ministrowie PSL-u jak gdyby te oczekiwania partii będą spełniać, to mogą spać spokojnie. A pan podpowiada Platformie, żeby rekonstrukcja była głęboka i szeroka? Ja uważam, że dzisiaj i dla koalicji, i dla opinii publicznej jest potrzebna, zapowiadana przez pół roku zresztą, rekonstrukcja głęboka, ale nie tylko personalna. Bo wymiana 3 ministrów na kolejnych 3 ministrów nic czyli nie zmienia. Czyli struktura rządu też się ma zmienić. Uważam, że personalna też i struktura głęboka też. Po 6 latach czas na takie przemyślenie, jak ma formułować się przyszły rząd i jakie mają być resorty w tym rządzie. A żeby ta rekonstrukcja została zauważona, to Rostowski musi odejść? Nie musi. Powinien? Nie musi, ale ostatnio słyszę sam, że Rostowski zgłasza się jak gdyby na ochotnika, ale widzę, że zgłasza się na ochotnika w 3. kadencji. To z jednej strony pocieszające, że będziemy rządzić 3. kadencję, on to już wie i widzi, bo to jest taki jasnowic trochę Jan Wincenty Rostowski, ale być może też Rostowski na ochotnika zgłasza swoją ofertę. Jan Bury, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.